kiedy słyszysz nas i widzisz i dziwisz się, ale tak naprawdę jeszcze nigdy nie pojednałeś się z Nim. Zrozum, że to jest jedyna droga. Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga. Drogą do Boga nie jest czynienie dobra. Drogą do Boga nie jest nazywanie się jakąś nazwą kościelną. To nie jest droga do Boga. Drogą do Boga nie jest żadna religia na świecie. Drogą do Boga jest Jezus Chrystus. To ucieleśniony, żywy Bóg. Bóg w ciele. Przyszedł na tą ziemię w ponadnaturalny sposób. W wyniku działania Świętego Ducha narodził się z kobiety, która nigdy nie miała nic wspólnego z mężczyzną. Oto Ewangelia o Jezusie, wcielonym Bogu. Bogu, który tak pokochał tą ziemię, że postanowił stać się człowiekiem, a przeżywszy 33,5 roku tutaj, poniósł męczeńską śmierć na krzyżu po to, aby uratować ludzkość przed słusznym gniewem Boga. Jezus uratował ludzi przed samym sobą. Po 3 dniach wstał z martwych w ciele. Pokonał śmierć. Ukazał się wielu, a następnie w ciele wstąpił do nieba. A potem zesłał swojego Świętego Ducha, aby On przekonywał świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I dziś jest ten czas. Jeśli dzisiaj słyszysz głos Świętego Ducha, jeżeli coś w środku, w tobie drży i masz wewnętrzne przekonanie, aby powierzyć życie Bogu, to zrób to teraz. Powiedz: Boże, przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Wierzę, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, że przebaczyłeś mi. Wierzę, że Jezus Chrystus wstał z martwych. Z martwych wstał w ciele. Przyjmuję Ciebie, Jezus, jako Pana i Zbawiciela. Ta prosta modlitwa doprowadziła Cię do tego, że stałeś się dzieckiem Boga. Dziękuj za to. Czytaj Biblię. Dołącz do chrześcijańskiej wspólnoty. I żyj. A potem odejdź w ramiona Ojca.